Witajcie, kochani. Dzisiaj będzie taki zupełnie odmienny, wyjątkowy odcinek, ale bardzo ważny. Młodzież mówi na to: mamo, na luziku. No to dzisiaj na luziku, bo jest sobota, ale na luziku możemy do pewnego momentu traktować nasze zdrowie. Do tego momentu, kiedy nie widzimy już pewnych objawów, że nasze zdrowie daje o sobie znać. Nasz organizm zgłasza alarm. Na początku jest delikatnie, ale sytuacja w miarę upływu czasu, jak nic z tym nie zrobimy, po prostu się zaognia. Ja dzisiaj Wam opowiem, bo mówiliśmy o wątrobie, mówiliśmy o spotkaniach na działkach, bo dzisiaj jest piękna letnia sobota. Bardzo dużo mówiłam na wiosnę o oczyszczaniu wątroby z toksyn. Naraziłam się nawet co niektórym, bo dostałam takie sygnały, że wątroba przecież to jest taki organ, który powinien spełniać funkcje metaboliczne i oczyszczające. No to po co ja mówię o oczyszczaniu wątroby? Przecież to wątroba ma nas oczyszczać. Jeszcze raz mówię, że tak, to prawda. Do pewnego momentu. Aż ten mechanizm wątrobowy nie zostanie po prostu zatrzymany. Kto go zatrzyma? No tak się wydarza, że to my go sobie sami zatrzymujemy, ponieważ niestety nie mamy wystarczającej ilości wiedzy odnośnie pracy naszej wątroby. A dzisiaj będzie tak troszkę inaczej, mam nadzieję, że dla Was ciekawie, ponieważ opowiem Wam, co nasze stopy mówią o wątrobie. Jak wyglądają nasze stopy? Może dzisiaj, jak jest taki letni dzień, siedzicie sobie na działce, jeszcze jesteście trzeźwi, to zobaczcie, jak wyglądają Wasze stopy i czy Wasza wątroba nie potrzebuje od Was delikatnego wsparcia. Mam nadzieję, że delikatnego wsparcia, ale o tym sami będziecie musieli rozeznać. Zrozumieć zdrowie to jest projekt, który daje dużo informacji, daje Wam rzetelną wiedzę i medyczną, i naturalną. A teraz do Was, kochani, do Waszej mądrości będę się teraz odnosiła, żebyście umieli tą wiedzę wcielić w życie i ponieść ją dalej. No bo tak powinno generalnie być, żebyśmy umieli pomagać innym ludziom. Zatem ludzie jeżdżą na różnego rodzaju kuracje oczyszczające, odtruwające i nie ma nic w tym złego. Ale jeżdżą również na różnego rodzaju odwyki, między innymi odwyki alkoholowe. Kochani, jeżeli spożywacie chociaż odrobinę alkoholu, ale codziennie i szukacie tylko okazji, żeby się napić, żeby Wasze ciało niby było wyluzowane, rozweselone, no to niestety sięganie takie po alkohol to nie jest najlepszy pomysł. I Wasze stopy, bo dzisiaj o tym będę mówiła, mogą Wam powiedzieć, w jakim stanie znajduje się Wasza wątroba. Oczywiście, jeżeli macie taką ochotę, żeby pojechać na taki detoks, to jest bardzo fajna sprawa. Natomiast warto by było, nim jeszcze zaplanujecie cokolwiek, zrobić coś dla siebie już w domu. Mówiłam Wam o tym, że wątroba jest bardzo ważnym narządem metabolicznym, ale również jest to taki spichlerz ważnych dla naszego zdrowia substancji odżywczych. Również ma wpływ na syntezę biochemiczną, na przykład białek, które mówią o krzepliwości krwi. Następnie usprawnia wchłanianie tłuszczu, więc jeżeli my spożywamy nadmiary tłuszczu lub też jesteśmy na przykład w ketozie, to warto jest pomyśleć o tym, żeby wesprzeć wątrobę, bo to wątroba też jest tym narządem, który wprowadza w proces glukoneogenezy, czyli ten proces, który jest ważny, żeby uruchomić wszystkie systemy naprawcze. No oczywiście wszystkie hormony, to też jest kwestia, może nie wszystkie, ale
większość hormonów, które mają wpływ na inne hormony, to w naszym ciele, a jest ich naprawdę bardzo dużo, w tym wszystkim uczestniczy praca wątroby, metabolizm wątrobowy. No i jeszcze wątroba to jest taki narząd, który musi wyprodukować około 1 litra żółci po to, żeby właśnie usprawnić procesy trawienne, ale również poprawić wchłanialność witaminy A, D, E, K, czyli witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. No i teraz o wątrobie mogłabym tu mówić, ale wątroba, kochani, to też są naczynia krwionośne. Naczynia krwionośne, naczynia limfatyczne, prawidłowa praca i gospodarka całym systemem sercowo-naczyniowym jest związana z prawidłową pracą wątroby. No więc całą wątroba, którą wszyscy wiemy, o przepraszam, bo mi się tutaj moja gestykulacja odłączyła mikrofon, ale mam nadzieję, że nic tam się nie wydarzyło w temacie nagrania, więc nie wybijamy się z toku, idziemy dalej. Stopy wątroba, linia. Co to w ogóle jest za linia i dlaczego ja o tym mówię? Kochani, wątroba jest dużym narządem, bo waży około 1,5 kg i w ciągu jednej minuty przepompowuje nam bez mała 1,7 litra krwi, o ile są wszystkie te przepływy drożne. Tak powinno być. I wątroba nie od razu musi się zgłosić marskością wątroby, stłuszczeniem wątroby, bólem, wodobrzuszem, chociaż niektórzy twierdzą, że wątroba nie boli. No, ale ona ma wpływ na inne narządy, w związku z tym, jeżeli wytworzy się stan zapalny, to ludzie odczuwają to jako ból, więc może być to taki ból współistniejący. Ale na początku ona może zachowywać się bardzo subtelnie, bardzo miło wobec naszego ciała i będzie nam dawała takie informacje. Więc trzeba by było zobaczyć i nauczyć się obserwowania tychże właśnie informacji. Kochani, stopy są tą częścią naszego ciała, która stąpa po ziemi, jest najbardziej taką dystalną częścią, ale również cała grawitacja naszego ciała stoi na stopach. Czyli no bez stóp raczej ciężko będzie nam chodzić. I teraz jeżeli te stopy wyglądają w sposób nieestetyczny i zaraz będę to wszystko omawiała, to to jest dla Was informacja, że coś w całym metabolizmie ciała się dzieje nie tak, ale zwrócę na takie pewne bardzo charakterystyczne sprawy uwagę, żebyście właśnie teraz mogli latem to zaobserwować, bo latem chodzimy w lekkim obuwiu, a najlepiej zachęcam Was bardzo gorąco do chodzenia po czystej ziemi, ziemi nieskażonej, ziemi na przykład na działce, jak macie taką możliwość, to stąpajcie po ziemi na bosaka. I wtedy no, to nie tylko jest doenergetyzowanie swojego ciała, ale również kontakt z tą ziemią daje nam masaż. Masaż, bo w ziemi są kamyczki, jest trawa, jest odpowiednia wilgoć i możemy właśnie w ten sposób zrobić sobie taki naturalny masaż stóp. I teraz, jeżeli na przykład zobaczycie, że pewne części stopy wyglądają troszeczkę inaczej, na przykład są bardziej sine, no to to może być początek pewnego rodzaju zaburzeń metabolicznych, gdzie głównym udziałowcem tych zmian będzie wątroba. Na pewno bardzo o tym dużo mogą powiedzieć osoby, które cierpią na cukrzycę. Na cukrzycę pierwszego, drugiego typu, to jest choroba w tej chwili metaboliczna, choroba, niektórzy mówią, że cukrzyca pierwszego typu jest chorobą z autoagresji, chorobą, no zresztą bardzo ciężką według medycyny, no i według mnie też. Niemniej jednak można bardzo poprawić dobrostan człowieka, ale to jakby jest inny temat.
Natomiast przy cukrzycy następują stany owrzodzenia stopy. Bardzo często gniją palce. Ja niestety widziałam wielokrotnie, jak to wygląda. No i mój tata również stracił najpierw jeden palec, drugi, potem kawałek stopy, potem kawałek nogi, a potem zostały mu ucięte po prostu nogi. W związku z tym jestem jakby zobowiązana podzielić się tą informacją, że jeżeli zaobserwujecie na swoich stopach jakieś niepokojące zmiany, to warto się zainteresować metabolizmem całego organizmu, a zwłaszcza wątroby, no i oczywiście związanych z nią naczyń krwionośnych. Tych naczyń krwionośnych, kochani, mamy 160 tysięcy kilometrów. Ja już wielokrotnie o tym mówiłam i warto o te kilometry naszych naczyń, tak zwaną kanalizację w naszym organizmie, warto oczyszczać, warto zadbać. Robimy to w naszych domach, robimy to w różnych urządzeniach. Nie wiem dlaczego nie robimy tego we własnych naczyniach krwionośnych. No ale niestety tak najczęściej jest i potem właśnie jest problem. Zatem, jeżeli mamy jakieś zmiany na stopach, czy też to będzie na przykład ból, zaraz o tym powiem, bo są różne rodzaje bólu, trzeba to po prostu bacznie obserwować. Jeżeli pojawia się taka chyba najczęstsza dolegliwość ze strony stóp, to jest rogowacenie, pięty są takie stwardniałe, popękane, to jest najczęściej niedobór witaminy B3, czyli niacyny, czyli amidu kwasu nikotynowego i brak kwasów omega, w ogóle oleju w diecie. Jest organizm przebiałczony, obciążony toksynami i dlatego zgłasza się właśnie jako brzydkie, popękane, zrogowaciałe stopy. Następna rzecz to są pajączki, czyli tak zwane popękane naczynka. One najczęściej są tutaj w okolicach kostek i jeżeli one są tak gęsto usieciowane i wręcz te kostki Wasze są opuchnięte i sine, to może świadczyć o niewydolności właśnie wątroby, ale również nerek. Nie sposób tych dwóch narządów nie skorelować, ponieważ nerki będą nas oczyszczały, podobnie jak oczyszcza nas wątroba. Więc popękane naczynka wokół kostek mogą świadczyć właśnie o problemach metabolicznych ze strony wątroby. Ale one również mogą świadczyć o nadmiarze estrogenu. Nadmiarze takich żeńskich hormonów, które się nazywają estrogeny, bo metabolizm tych hormonów właśnie zachodzi w wątrobie. I niekoniecznie musi być to tylko u kobiet. Może być ten efekt zaobserwowany także u mężczyzn. To znaczy, że gospodarka metaboliczna wątroby jest na tyle zaburzona, że zaburzona została gospodarka hormonalna między męskimi hormonami, czyli głównie testosteronem. Tam oczywiście udział ma kortyzol i inne hormony. I to ma wpływ na gospodarkę estrogenami, bo mężczyźni mają też odrobinę hormonów damskich, tak jak my kobiety, mamy odrobineczkę testosteronu. Tylko ważne jest, żeby zachować właściwe proporcje pomiędzy właśnie tymi naszymi kluczowymi hormonami płciowymi. Zatem, kochani, jeżeli pojawia się tutaj obrzęk i pojawia się taka wysypka, to już trzeci punkt, brązowo-czerwona, nie sina, tylko brązowo-czerwona i są takie charakterystyczne punkciki brązowe na Waszej skórze, to jest informacja, że już proces zatrucia wątroby dobiega końca. Idziemy lub już rozpoczęliśmy tak zwany proces marskości wątroby i to już jest punkt alarmujący. Więc jeżeli macie takie brązowe, takie drobniutkie kropeczki, taka ala wysypeczka i do tego jeszcze pojawia się obrzęk, no to tutaj już mamy, uwaga, wątroba woła, błagam, zacznij mnie oczyszczać.
Wtedy bardzo często dochodzi też do podwyższenia bilirubiny w wątrobie i może zacząć się żółtaczka. Wtedy mamy taki charakterystyczny żółty kolor na naszej skórze. O, tutaj widzę, że idą moi pomocnicy przepiękni, ale to za chwilkę, skończmy tą wątrobę i nasze stopy. Więc żółtaczka i takie zabarwienie lekko żółtawe, a czasami nawet sinawe naszej skóry. Kolejnym etapem informowania o stanie wątroby poprzez wygląd naszych stóp mogą być takie żółtawe podskórne grudki na naszych stopach. No to są złogi cholesterolu, bo cholesterol oczywiście w rozsądnych proporcjach jest naszym sprzymierzeńcem, jest naszym przyjacielem, jest nam bardzo potrzebny, to jest taka nasza wewnętrzna karetka pogotowia i z tym cholesterolem nie należy walczyć, tylko należy go zrozumieć. Ale jak on zaczyna się grudkować i macie go w postaci takich grudek na stopie, no to jest słaba informacja. To oznacza, że wątroba już naprawdę jest w stanie takim, że natychmiast włączamy procesy oczyszczania. Następnie sucha skóra. Sucha skóra to też jest na stopach, to jest bardzo zły objaw, ponieważ tu już to jest informacja o toczącym się procesie marskości wątroby. No i jeszcze powiem przecież o paznokciach, prawda? No bo na stopach mamy paznokcie i jeżeli jest jakiś problem chorobowy paznokci, czy to na stopach, to samo dotyczy rąk, kochani, tylko że na stopach te paznokcie są większe, więc jest łatwiej to zaobserwować, to drogie panie, nie malujcie tych paznokci, jeżeli zobaczycie, że tam jest coś nie tak, że na przykład te paznokcie są suche i takie pozałamywane albo pofałdowane. To jest informacja, że idą procesy właśnie marskości wątroby i to są tak zwane paznokcie Terrego. Taka jest nazwa tych paznokci i one są ewidentną informacją, wątroba idzie w kierunku marskości, czyli umiera. I teraz bóle stóp. Bóle stóp, stopy drętwe, taki jest, no, dokuczliwość, takie ciężkie, dokuczliwy ból stóp może świadczyć o niewydolności krążenia, ale również o zatrzymaniu kumulacji przez wątrobę witaminy B1. I wtedy idzie prowadzi to do zapalenia nerwów, bo ta witamina B1, czyli tiamina, jest niesamowicie ważna w regulacji procesów przewodzenia nerwowego. I jeżeli wątroba nam spichrzy tą witaminę B1, a potrafi ją spichrzyć nawet na 18 dni, to mamy przyblokowany metabolizm, również przepływ informacji w nerwach i jest taki charakterystyczny, mrowiący, przenikający ból. Tak jakby ktoś szpilki nam wkładał właśnie w stopy. Jeżeli obserwujecie coś takiego, zwłaszcza tu przy krawędzi stopy albo od wewnętrznej części stopy, to już też jest informacja, że nie tylko wątroba, ale nerki są już nadwyrężone, obciążone, żeby nie powiedzieć zdewastowane, bo to już są naprawdę bardzo, bardzo poważne symptomy. No i kochani, ostatni etap to jest taki trochę żartobliwie, trochę dosadnie, tak zwany efekt butów rano na stopach. Co to takiego jest, kochani? Te osoby, które właśnie sięgają po alkohol, często dochodzą do takiego momentu, że wystarczy im 1-2 kieliszki alkoholu codziennie i nie rozbierają się, tylko po prostu gdzie padną, tam zasną. I to już jest bardzo zły etap, bardzo
zaawansowany etap, gdzie wątroba już nie wytrzymuje. Już nie wytrzymuje. I to nie muszą być duże ilości alkoholu, ale dość systematycznie zażywanego. Tak jak powiedziałam na początku, niby w celach relaksacyjnych, niby w celach nie mogę zasnąć, po jednym kieliszku od razu zasypiam. A teraz właśnie latem, kiedy biwakujemy na działkach, to drodzy Państwo, nie wlewajcie benzyny do ognia. Nie wlewajcie benzyny do ognia. Dlatego, że jeżeli macie stan zapalny w wątrobie i podlewacie to alkoholem, to to się dobrze nie skończy. I to akurat mogę Wam w 100% zagwarantować. Ja myślę, że co niektórym zamiast drogich czasów oczyszczających, detoksykujących, wystarczyłby taki mały instrument, zwany młotkiem, żeby, może nie dużym młotkiem, taki mały młoteczek, żeby się tak uknąć w głowę, co my wyprawiamy ze swoim ciałem. Zachęcam Was do takiego zastanowienia się, żeby czas biwakowania na działce, odpoczywania, czy w jakimkolwiek rejonie świata, gdzie jest to odprężenie, rozluźnienie, żeby to rozluźnienie i odprężenie było również dla naszej wątroby, dla naszych nerek, dla naszego żołądka, a jednocześnie dla wszystkich naczyń krwionośnych, dla naszego mózgu. Komórki wątroby mają taką charakterystyczną cechę, że one zapewniają detoks całemu naszemu organizmowi, i one dużo szybciej ulegają wymianom, dużo szybciej umierają, czyli ulegają apoptozie. I to jest naturalny objaw. Ale żeby nie doprowadzić do tego, że one już nie mają siły, aby nas oczyszczać z toksyn, grzybów, pasożytów, wirusów, bakterii i nadmiaru metabolitów, farmakologii, czasami koniecznej, ale również tych używek, które wkładamy do swojego organizmu i na to mamy wpływ. Więc taki młoteczek, rozważcie, czy nie byłby właściwym zakupem, żeby po prostu ku rozwadze, ku roztropności, ku takiej zmianie, którą uczynimy, aby nasza wątroba odpoczęła i prawidłowo pracowała dla nas, dla naszego zdrowia. Jak wesprzeć wątrobę, jakie smaki lubi wątroba, tak na marginesie wspomnę, smak kwaśny i gorzki, żeby pobudzić metabolizm, żeby pobudzić wydzielanie żółci, zapraszam do odcinków, które zostały nagrane wcześniej i zawsze można je odtworzyć. Tu koło mnie leży dziurawiec, który będzie suszony. O dziurawcu też już się wypowiadałam. Dzisiaj jest taki słoneczny dzień, więc jak zobaczycie taki piękny dziurawiec, to jest cudowne ziółko dla naszej wątroby, ale uwaga, nie wtedy, kiedy świeci słońce. Dlaczego dziurawiec? Bo jak weźmiecie tak pod słońce listek dziurawca, to macie takie dziureczki, czyli hypericum perforatum. Tak się nazywa dziurawiec po łacinie. Zawiera właśnie takie perforowane listeczki. Tam jest wspaniały olej, który podczas zrywania będzie Wam przebarwiał skórę na kolor czerwony, ale to ma swoje działanie terapeutyczne. Natomiast nie wolno tej rośliny stosować wtedy, kiedy świeci słońce. Suszmy ją teraz, bo ją się zbiera właśnie w momencie kwitnienia. Będzie świetnym wsparciem dla naszej wątroby i pęcherzyka żółciowego, ale dopiero w miesiącach późnojesiennych, zimowych, a potem wiosennych, kiedy zawsze będziemy dziurawcem wspierać naszą wątrobę, ale nie tylko. Zapraszam do obejrzenia naszego spotkania z dziurawcem, bo możemy wykorzystać jego ogrom właściwości dla naszego zdrowia.